Nieznane o znanych. W lutym 1411 roku podpisany został pokój z zakonem krzyżackim w Toruniu. Wielu historyków twierdzi, że akt ten nie pozwolił w pełni wykorzystać pogromu wojsk krzyżackich, jaki zgotował im król Władysław Jagiełło. Marek Urbański nie zgadza się z tymi opiniami. Teoretycznie, gdyby tak na to popatrzeć, to rzeczywiście Polska nie odzyskiwała ani utraconych ziem. Nawet Żmuć wróciła do Witolda, nie do Jagiełły, do Litwy. A i to tylko dożywotnio, do momentu śmierci tego Witolda. Czasami padają bardzo ciężkie zarzuty pod adresem Jagiełły, że on to zrobił specjalnie. Mowa o jakichś intrygach, mowa o tym, że chytry Litwin wziął w nim górę nad monarchą polskim, że wojnę tę toczył siłami Polski w interesie Litwy. Nie wydaje mi się, żeby te wszystkie teorie takie spiskowe poniekąd, które każą upatrywać w Jagiełłę monarchy działającego wbrew interesom kraju, którego koronę nosił, były do końca słuszne. Przede wszystkim tak pięknie mimo Grunwaldu nie było. Można oczywiście zarzucać Jagiełłę, że źle przeprowadził całą resztę kampanii od Grunwaldu, poczynając, za długo siedział, za długo się zastanawiał, bo tak czy inaczej próbował oblec Malbork, próbował zdobyć Malbork, tyle że znakomicie przez von Plauena zorganizowana obrona tego miasta, bardzo dobrze ufortyfikowanego, skończyła się fiaskiem wojsk polskich, które w związku ze zbliżającą się jesienią porążniw rozlazły się do domu i na tym wojnę trzeba było kończyć. Zakon poniósł bardzo bolesną porażkę, ale zakon powalony na kolana nie był. Co do wygrywania interesów polsko-litewskich, no, pomówmy się szczerze, Jagiełło był Litwinem. W moim głębokim przekonaniu on nie działa ani jako Litwin, ani jako Polak. On działa jako Jagiełło. Grunwald ugruntował jego pozycję w koronie i pozwolił mu wreszcie po raz pierwszy pomyśleć o założeniu własnej dynastii. On cały czas o tym marzył. Wydaje mi się, że pokój ten zawierał nie w interesie ani Polski, ani korony, ani Litwy, tylko w interesie czegoś, co później stało się dynastią Jagiellonów. Z tego punktu widzenia nadmierne powalenie zakonu na kolana nie byłoby najlepsze. Być może byłoby dobre dla Polski, natomiast byłoby złe dla Jagiełły z tego powodu, że Witold, jego brat stryjeczny, a zarazem główny konkurent na Litwie, poczułby się bezkarny. Nie byłoby tego bicza krzyżackiego, który jeszcze przez długi, długi czas Litwie nad grzbietem wisiał. Nieznane o znanych.